Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World. Dzisiaj specjalny film dla osób, które może nie mają zainstalowanego Worda lub nie grają od jakiegoś czasu, a zastanawiałem się, czy do Worda warto wrócić. Więc przejadę kilka od wyścigów na multiplayerze, wyścigów klasowych i chyba jeden albo nie wiem, więcej może wyścigów bezklasowych. Zapraszam. Okej, na pierwszy ogień pójdzie Audi R8 LMS. Chodźmy na Campus Interchange. Moim przeciwnikiem jest Porsche GT3 RS. I startujemy. Porsche poszło do przodu. Ma dłuższe i mocniejsze nitro niż moje Audi. Natomiast moje Audi ma lepsze przyspieszenie i myślę, że uda mi się tutaj dogonić tą potrzebę. Chociaż nie będzie łatwo, bo jak wiecie albo nie wiecie, ja nie używam power upów. A jeśli już używam, to naprawdę, naprawdę sporadycznie. Właśnie, no to sobie teraz pogadamy trochę o Wordzie. Pytacie się, Lucek, czemu nie grasz w Worda? Czy to koniec Worda? Co się będzie teraz działo? Jak mam żyć? Lucek, powiedz mi, co kupić? No, ja już odpowiadam na te pytania, moi drodzy. Gram sobie w Worda trochę mniej niż wcześniej. I właśnie postanowiłem sobie trochę pograć teraz. Sprawdzić, jak się Word trzyma. Czy dam radę przejechać wszystkie klasowe wyścigi bez żadnego oszusta? Myślicie, że to wykonalne? No, nie wiem. Powiem wam, że jeszcze chwilę przed nagrywaniem tego odcinka pojechałem sobie kilka właśnie odcinków wyścigów w klasie S i no niestety ani razu nie udało mi się nawet zacząć dobrze wyścigu, bo już był autofinish. Natomiast teraz mam jednego przeciwnika i no na razie się ścigamy. No i tak, statystycznie w klasie S najlepszym samochodem jest Lexus LFA. Dlaczego? Bo wygrywa najwięcej wyścigów. Dlaczego? Bo używają go oszuści. Dlaczego go używają? Bo jest to najtańszy samochód, który można podnieść do klasy S. Ojojoj, Porszawka jest naprawdę chyba już daleko. Otwórzmy mapkę. A nie, jest zaraz przede mną. Nie wiem, czy ją dogonię. Oj, nie wiem, nie wiem. Powoli kończę ten wyścig. Niestety Porsche GT3 RS nie dało mi tutaj szans. Zobaczymy, czego ten koleś użył. Myślę, że kilku power-upów na pewno, ponieważ jechałem prawie bezbłędnie w moim Audi R8. Ale wcale nie był aż tak daleko. Czeka sobie przed metą na mnie. I sobie teraz wjechał. Widzicie, jaka kulturka. Jeszcze można kulturalnych graczy tutaj spotkać. Tylko 7 nitra użył. Ho, ho, ho. Ja ani jednego power-upa, ale to nieważne, był lepszy, wygrał. Chodźmy na następną klasę, na następny wyścig. No i tym razem wziąłem sobie Nissana GTR Spec VR35, żeby nie poczuli się gracze urażeni, ci, którzy nie kupują boostów, bo mają do mnie pretensje o to, że ja mam lepsze samochody od nich. Boże. Ja nie wiem, ja czasami takie komentarze dostaję typu, że skąd ty, Lucek, masz tyle naklejek do oklejania samochodów, ja tyle nie mam, skąd ty tyle masz? To ja mu piszę, że no kurde, słuchaj stary, no kupiłem pakiet boostów, w pakiecie boostów były naklejki i mam. A ty cheater jesteś, cheater. No ja myślę sobie, okej, dobra, słuchaj, no nie będę się z tobą tutaj debatował. Skoro jestem cheater, to jestem cheater, ale nie jestem cheater, bo kupiłem to wszystko, tak, za pieniądze, które zarobiłem, tak, i już. A tutaj mamy naprawdę, naprawdę bardzo ładny wyścig, bardzo fajny pojedynek między Cobrą a moim Nissanem. W ogóle ciekawe, dlaczego mi takich przeciwników dobrało, a nie ma tu żadnego Nismo. Mogę nawet wyprzedzić tą Cobrę, to jest piękne. Wygrać samochodem za IGC, z samochodem za 6500 boostów. Oh man, który ma co prawda mocne nitro, ale niską prędkość maksymalną i niezbyt ciekawe przyspieszenie. Czy mi się uda wygrać tutaj Nissanem GTR-em ze słabym nitrem, z dobrym przyspieszeniem, w miarę dobrym prowadzeniem? Zaraz to sprawdzimy. Widać, że Cobra nie używa nitra na prostej, więc jest to gracz, który chce sobie
który chce sobie co? Przegrać? Wygrać? Który chce spróbować swoich sił z Nissanem GT-R-em R35. Czy to będzie bardzo fajny wyścig? Pewnie okaże się dla mnie zwycięski. Tak jest, Nissan GT-R, pięknie dajemy sobie tutaj radę. Więc dla osób, które nie mają pojęcia, skąd się biorą fajne naklejki, unikalne naklejki, których mało osób w grze ma, a one się biorą z różnych okazji. Można też kupić takie naklejki przy zmianie pakietów boostów. Przy kupnie boostów, po prostu. I już. I się dostaje takie naklejeczki, można je sobie naklejać na samochód. I były też również inne jakieś tam okazje odnośnie Worda, a ja grając praktycznie od początku tej gry na takie okazje się załapywałem. Więc jak coś, to ale nie do mnie. I już. No dobra, chodźmy na klasę następną. Klasa B, wybrałem sobie Nissana 370Z, żeby nie było mi tak łatwo. Moimi przeciwnikami są naprawdę tutaj niezłe koksy, na przykład BMW M3 Sport Evolution. I jak mi pójdzie, nie wiem. No, mój Nissanik ma tam wydłużone nitro, on ma słabe nitro. Tak sobie się prowadzi i w miarę dobrze przyspiesza, ale zobaczymy jak to mi będzie szło. Okej, linia startowa. Większość z tych samochodów, które teraz ze mną konkurują, mają mocne nitro, więc myślę, że będzie ciężko, ale ta trasa jest naprawdę bardzo, bardzo fajna i z samochodem, który w miarę dobrze się prowadzi, w miarę dobrze przyspiesza, ale ma słabe nitro, można tutaj wygrać przy bardzo dobrej i dokładnej jeździe, czystej jeździe. Czy Nissan okaże się szczęśliwym samochodem dla mnie? O, fucking shit, prawie by na mnie wyjechał koleś. Ale się udało jakoś przetrwać. Pojedziemy sobie tutaj. No właśnie, przy okazji pokażę wam fajny myk. Tu się robi wallride'a samochodami, które tak sobie skręcają w miarę słabo. A, tu się robi tak. Tu się robi tak. Oj, trochę przedobrzyłem. Tu od razu skręcamy przed tym znakiem ustąp pierwszeństwa i pięknie pokonujemy najtrudniejsze zakręty na tej trasie. El Camino włączyło swoje mocne nitro, wyprzedziło mnie troszeczkę, nadrobiło sobie przewagi. Natomiast mój Nissan ma wysoką prędkość maksymalną w tej klasie i naprawdę świetnie sobie radzi na niej tutaj. Właściwie to jest chyba jedyna trasa, na której ten Nissan może sobie poradzić w tej klasie. Nie wiem jak mi z tym El Camino pójdzie, ale El Camino też jest bardzo, bardzo dobrym samochodem, nawet lepszym niż mój Nissan 370Z, więc myślę, że będzie ciężko tutaj wygrać. Ktoś dodał okrążenie. Jak myślicie, mam szansę, czy nie mam szans? W sumie dużo pieniędzy wpompowałem w tego Worda i mam dużo fajnych samochodów i kurczę, szkoda mi trochę, że nie mogę ich do końca wykorzystać, bo często właśnie spotyka się tych oszustów, autofiniszów i inne badziewia, więc trochę tak czuję, że wywaliłem te pieniądze w błoto, no bo teraz nikt mi tego nie zrekompensuje, tylko tym, że mam po prostu te samochody w garażu, tak? A sami wszyscy wiemy, jak boosty są drogie i ile trzeba na nie pieniążków wyłożyć, żeby no taki garaż jak ja mieć, prawda? Nie jestem z tego specjalnie zadowolony, ale powiem wam, że też dużo przyjemności miałem z tego tytułu, że to są takie unikalne też samochody za boosty i mogłem sobie nimi trochę poszpanować, no bo po nic innego się chyba w tej grze samochodów nie kupuje na obecną chwilę, jak tylko dla szpanu, no bo wygrywać wyścigów też sobie nie wygrywamy, no bo sami wiecie jak to tutaj wygląda, no nie będę was oszukiwał. Zawsze kręcąc każdy mój film z Need for Speed World,
staram się każdego możliwego gracza zachęcić do gry, zachęcić do tego, żeby się wszyscy wzajemnie szanowali w tej grze i żeby można było normalnie sobie pograć, no bo to jest jednak fajny pomysł na rozgrywkę. Licencjonowane samochody, jakiś tam tunik, nieduży, ale wystarczający, prawda? Jakieś tam opcje społecznościowe, które teraz trochę kuleją. Ale to wszystko gdzieś tam działa, no nie? Kwestia tylko samych graczy. Gdyby ci gracze byli lepsi, gdyby wszyscy się wzajemnie szanowali, gdyby nie było oszustów, naprawdę ta gra miałaby się lepiej. Naprawdę. Teraz wezmę sobie Camaro SS i pojedziemy sobie wyścig w klasie C. No i dobra, mamy tutaj Eagle Drive. Trochę mocnych przeciwników. Mamy tu Toyota MR2, jakiegoś Lexusa koło mnie. O, i auto finish. Kurczę, no widzicie? Nie fajnie, no trudno. Pojedziemy sobie jeszcze następny wyścig w klasie D. W ogóle zobaczcie, jaka śmieszna sytuacja. Nie ma nawet pierwszego numerka. Jakie już są cheaty do Worda. Nie ma pierwszego numerka nawet pokazanego, kto wygrał, no nie? Jest tylko drugi numerek. Ale ta gra jest dziwna. Jeszcze się ścigam, ale już właśnie skończyłem. I kto tam wygrał? O, właśnie. Jakiś tutaj koleś. Zobaczcie. A, wspaniale. Dwa razy Countach. No nie fajnie. No dobra, no to chodźmy sobie na klasę D, A, B, C, D. Idziemy na klasę D. W klasie D wyścig Financial District. Ach, ale skopałem start. I zdaje się, że mamy tutaj oszusta, także autofinish. Proszę bardzo. Kolejny wyścig, kolejny autofinish, niestety. Kurale. O, nawet dwóch, słuchajcie. No to sobie pograliśmy. Chodźmy na następną klasę, klasa E. Klasa E, Stadium Highway 1, Nissan 200 SX, startujemy. Mamy tutaj za przeciwników dwa razy Sirocco oraz, Nissan Silvia, kurde. I proszę bardzo, wysuwam się powoli na prowadzenie. Wow! Czyli mamy już tutaj oszusta Nissan Silvia z jakimś mocnym nitrem. Niestety tak jest, proszę państwa. Będzie również bardzo ciężko wygrać, jak w poprzednich dwóch wyścigach. Jeszcze sobie pojedziemy jakiś wyścig... Ojej. Jakiś wyścig bezklasowy. I zobaczymy, jak mi tam pójdzie. Wezmę jakiś sobie obojętnie jakiś samochód. Powinno być lepiej, no bo na bezklasowym nie wiem, czy się za wiele zyskuje. Po prostu kończąc od razu wyścig. A właśnie, tak ostatnio sobie myślałem o tych autofinisherach i powiem wam, że taka ciekawa sprawa, no nie wiem, czy za wielki pożytek ma z takiego autofinishera jego dziewczyna, o ile w ogóle ma dziewczynę. Ale chyba nie za wielki, co? Bo... no jeszcze się wszystko dobrze nie zaczęło, a już się będzie od razu kończyć. No właśnie, takie moje przemyślonko. Jeśli widzicie na minimapce, albo tego nie widzicie, gościu z tyłu, czyli oszust, bardzo, bardzo się rozwala. Jedzie on ostatni. Chyba załapał małe zderzenie z... tą wieżą ciśnieniową, tak? Która została zrzucona przez chyba pierwszego gracza. No nic, ja się chyba zacznę tutaj posiłkować powoli katapultą, ale jeszcze nie w tym momencie. Mój Nissan 200 SX bardzo dobrze skręca w porównaniu do Sirocco, który jest właśnie na przodzie. Natomiast katapulty użyję sobie tutaj w miejscu, gdzie trzeba będzie się rozpędzać szybko. No bo na prostej nie ma sensu, bo i tak mam tutaj 202 km na godzinę prędkości maksymalnej. Ale na przykład jak tutaj, warto już katapulty sobie użyć. Okej, i nitro. Jeśli słyszeliście, to teraz właśnie Sylwia strasznie się z tyłu rozbiła.
I gościu, mimo że używa jakiegoś speedhacka, nie wiem co on może używać, to i tak przegra. Masakra. Taki to musi, kurczę, przeżywać jakiś horror w domu. Wstyd dla niego, po prostu. Przegrał. No nic, mi się też nie udało wygrać. Gościu w Sirocco jechał całkiem, całkiem dobrze. To jest klasa E. O, zobaczcie, 19 nitra użył koleś. 228 km na godzinę. Nie przekroczył maksymalnej chyba prędkości z nitrem dla tego samochodu. No ale widzieliście na początku, co się z nim działo. No dobrze, no to chodźmy jeszcze, weźmy sobie jakiś tam obojętny jakiś samochód i spróbujemy sobie pojechać jakiś wyścig bezklasowy. No i samochodem, który sobie wybrałem, to jest Ford Mustang RTR-X. Zdaje się, że mamy go w klasie A. Wyszukajmy jakiegoś losowego wyścigu. Verona Tunnel i zobaczymy, co się będzie działo tutaj. Myślę, że powinno być dużo, dużo lepiej niż na tych klasówkach. Dlatego, że no, tutaj jest takie mniejsze parcie na wygrywanie, moim zdaniem. Ale no właśnie, różnie to bywa. Okej. Całkiem zbliżonych osiągami przeciwników do mnie mam tutaj. Vantage XKR. Dwa razy jakaś Porsche'awka. Chyba Carrera S i GT3 RS, zdaje się. Miałem tutaj RTR-X'a, bardzo dobrze sobie radzi na zakrętach i myślę, że Verona Tunnel to będzie taki wyścig dobry właśnie dla tego samochodu. A jednak nie, dwa razy GT3 RS mamy tutaj. Myślicie, żeby używać power-upów, czy sobie dać spokój? Ja wiem, one mi to... Wow! Nie, ja ci nie dam wygrać. Się pchasz, to masz za swoje. O kurde, chyba mu coś nie wyszło. Jestem drugi. Myślicie, że się da wygrać? Nie wiem. Nie będę się jakoś specjalnie tutaj rozpychał. Poza tym gościem, który właśnie chciał mi zjechać drogę. Ja jestem z zdania, że jak ktoś wam wjeżdża w maskę, to należy mu oddać. Dla chama bądź chamem i tyle. Oh fucking shit, nie zdążyłem wjechać w skrót przez tego trafika. No trudno, nie zawsze się wygrywa. Za mną jest ta pieprzona Porsche'awka. Czy mnie dogoni, czy nie? Ojej, przepraszam. No dobra, jestem drugi. Udało mi się ukończyć wyścig. Było całkiem spoko, nie było żadnego oszusta. No ale na niektórych wyścigach jest naprawdę masakra. Tym bardziej w weekendy, gdy się gra w Worlda. No to jest przerąbane, ciężko po prostu pojechać jakikolwiek wyścig przez oszustów. Znaczy, to nie jest taki aż duży problem, gdy tam się pojawi oszust jeden raz czy dwa. A jak się pojawi już 5 razy czy 6 razy, to już się naprawdę odechciewa grać w tą grę na długi, długi czas. To jest największy mankament dla tej gry, jak dla mnie. No bo ja nawet, gdy chcę coś nagrać, to nagrywam z gier tylko wtedy i wyłącznie wtedy, kiedy mam w daną grę ochotę grać, tak? Z tego, że ja będę nagrywał te przeglądy, mówił wam, jakie to samochody są, jeśli będę mówił bez takiego przekonania, będę mówił, a i tak nie ma sensu grać w tą grę, no bo jest zrypana, tak? Wolę po prostu pograć w inną grę, pokazać wam coś innego, żebyście też mieli alternatywę i pograli jakąś inną grę, która naprawdę jest warta uwagi, tak? Zobaczmy jeszcze, co słychać na polskiej miejscówce. No jest tu z kimś się ścigać na pewno. Ktoś by tutaj się zgodził, żeby z nim pojeździć. Także jeśli ktoś chce po prostu dać sobie spokój z oszustami na multi, to może sobie tutaj prywatne wyścigi z kimś pojeździć, z kimś tam sobie zaprosić go czy coś. Także zapraszam do zabawy. Myślę, że jeszcze można sobie w tego Worlda pograć, potuningować wozy i tak dalej. Natomiast moim zdaniem nie ma co wydawać boostów teraz na tą grę. Znaczy, łatwo mi mówić, tak? Bo ja mam dużo samochodów, dużo takich unikalnych rzeczy i tak dalej. Ale ta gra nie będzie się już rozwijać. Ona już jest skończona pod tym względem, że jest ukończona
i raczej nic przy niej nie będzie tutaj większego robione, ani nic dodawane. Więc na dłuższą metę naprawdę moim zdaniem nie jest to opłacalna sprawa, żeby kupować jakiekolwiek samochody. Chyba że no, macie zamiar spędzić w tej grze naprawdę jakiś tam dłuższy czas i pobawić się ze znajomymi, nie ma sprawy. Wtedy można sobie tutaj przyszpanować jakimś autem, jeśli macie tam na przykład, nie wiem, cztery dychy na zbyciu, tak? Możecie też pooglądać moje filmy, tam zobaczyć sobie, który z tych samochodów za pusty jest lepszy, gorszy i tak dalej. Ale ogólnie rzecz biorąc, tak się ma teraz sytuacja w Wordzie. Pograć jeszcze można, ale nie zawsze. I no cóż, trzeba trochę też kombinować, nie, na prywatnych wyścigach. Dziękuję wam, że byliście ze mną. Na razie, cześć.